Witam serdecznie wszystkich kibiców Korony Kielce. Chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe oraz szczęśliwego nowego roku. Alu, Barda Korzenia. Pozdrawiam. Cześć, z tej strony Tomasz Lisowski. Chciałbym wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A wszystkim kibicom, sympatykom oraz pracownikom Korony Kielce dużo radości, szczęścia w wygranych meczach. Trzymam kciuki, serdecznie pozdrawiam. Banda Świrów. Au! Witam serdecznie wszystkich kibiców Korony Kielce, z tej strony Tryto. Z okazji na nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwych, spokojnych świąt, a później pozytywnej walki i utrzymanie w Ekstraklasie, bo na pewno i Korona, i całe Kielce na to zasługują, żeby tam była piłka na najwyższym szczeblu w Polsce. Także wszystkiego dla kibiców i dla całych Kielc najlepszego, szczególnie dla ekipy, których ja tam jeszcze znam, czyli Runeja, Łukasza Tomczyka, Łukasza Millera, Kamila Kuzery. Także to tą starą ekipę najbardziej pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego, a Runi pamiętaj święta, lej pod napis. Pozdro! Cześć koroniarze, zacznę od tego, że niestety nie ma świątecznej scenerii za mną, a to dlatego, że jestem strasznie chory, walczę z wirusem, z dużą temperaturą, musiałem niestety wyjechać z domu, żeby na święta nie zarazić moich synów. Jutro oczywiście w Wigilię będę siedział z nim przy stole, bo tak to powinno wyglądać, dlatego teraz składam wam koroniarskiej rodzinie, bo sam się uważam za tą rodzinę, pomimo tego, że już tam nie gram. Chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, spokoju, aby te święta przebiegały w naprawdę rodzinnej atmosferze, żebyśmy mogli się radować w następnym roku, żeby ten następny rok dla nas był zdecydowanie lepszy niż ten. A teraz te święta wykorzystajmy na to, żeby być z rodziną, żebyśmy mogli czuć się spełnieni. Pomyślmy też o tych osobach, które niestety przy stole z nami nie mogli, czy nie mogą usiąść. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście ten następny rok dla wszystkich kibiców Korony, również dla mnie, będzie bardzo ważny. Trzymam kciuki za Koronę Kielce, żeby się utrzymała w Ekstraklasie. Au, pozdrawiam was, Paweł Golański, Banda Świrów. Witam was serdecznie, całe Kielce, specjalni koroniarze. Życzę wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt w Koronie utrzymania i do nowego roku tylko to najlepsze, co was może spotkać. Ze Słowacji Paweł Stan. Pozdrawiam. Ciao. Cześć wam. Wszystkim obecnym i byłym trenerom, piłkarzom, rozkibicom Korony Kielce składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. Pozdrawiam was wszystkich. Do zobaczenia. Halo, halo Kielce. Z tej strony Daniel Gębiewski. Chciałbym wam życzyć, drodzy kibice, wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku, ale przede wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że ten rok sportowo dla Kielc nie był może kolorowym rokiem. Było kilka wyrwanych zębów stałych i na pewno jest ciężko po tym się pozbierać i zacząć normalnie mówić. Ale liczę, że kibice jako siła i duma tego miasta dacie radę poukładać po swojemu sprawy. Tak, żeby znowu Korona była mocnym ogniwem w Ekstraklasie i ciężko się z nią grało. A piłkarzom życzę tego, by dane im było przeżyć, tak jak wielu zawodnikom, najlepszy czas w Kielcach pod względem sportowym, no i żeby go wykorzystali jak najlepiej. Ho, 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 kochani kibice. Życzę wam zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów waszych ulubionych zespołów w nadchodzącym roku. Ho, ho, ho! Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim kibicom Korony życzyć wszystkiego najlepszego. W ten szczególny czas życzę wam, abyście potrafili znaleźć chwilę na odpoczynek, na zajęcie się tym, co jest najważniejsze, czyli spędzenie tego czasu z rodziną, z najbliższymi. No i w nadchodzącym roku wszystkiego dobrego, samych sukcesów, wielu zwycięstw. Trzymajcie dalej kciuki za drużynę, bądźcie z nimi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim kibicom Korony Kielce oraz całemu klubu Korony Kielce
wesołych świąt, szczęśliwego i udanego nowego roku 2020. Pozdrowienia z Ciech. Cześć koroniarze, tu Michał Janota. Chciałbym Wam życzyć wesołych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Abyście spędzili te święta z najbliższymi, w jak najlepszym gronie i oczywiście chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich, których pamiętam z Korony, z którymi miałem przyjemność grać albo spędzać czas, jeśli chodzi o Kielce, więc serdecznie Was pozdrawiam. No i runy, święta się zbliżają, więc wagę trzeba trzymać. Także wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim kibicom, sympatykom, piłkarzom oraz sztabowi trenerskiemu zespołu Korona Kielce życzę spokojnych i zdrowych świąt, a w 2020 roku kolejnego sezonu w Ekstraklasie. Hej koloniarze! Cześć, witam wszystkich kibiców Korony Kielce. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej, miłej atmosferze, uśmiechu na twarzy i od razu korzystając z okazji szczęśliwego nowego roku. Jesteśmy zawodnikami, ja jestem zawodnikiem Piasta, ale często wracamy myślami do fajnych chwil, które spędziliśmy w Kielcach, więc życzymy jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Trzymajcie się.